Początek października przynosi nam prawdziwie jesienną aurę. Dominika Brzoza-Piprek, witam i zapraszam na szczegółową prognozę pogody. Dziś w naszym regionie dominuje pofalowany front deszczowy, który przynosi nam opady. W ciągu dnia na termometrach w najcieplejszym momencie dnia mogliśmy zobaczyć 10 stopni w Częstochowie i Katowicach, 9 w Bielsku Białej. Najbliższa noc przyniesie nam zachmurzenie całkowite oraz opady deszczu i mrzawki. Pojawią się także mgły i zamglenia utrudniające widoczność. 8 stopni w Kłobucku, Częstochowie, Myszkowie i w Zawierciu. W centrum w Raciborzu 9 stopni i tyle samo w Gliwicach, Tarnowskich Górach, Katowicach, Sosnowcu i Tychach. Na południu regionu w Cieszynie 8 i tyle samo w Bielsku Białej i w Żywcu także 8 stopni. Jutro na północy województwa poranek powita nas mgliście. Mgły w ciągu dnia opadną, ale powrócą znów do nas wieczorem. W ciągu dnia zachmurzenie całkowite i opady deszczu. 11 stopni w Kłobucku, 10 w Częstochowie, Myszkowie i w Zawierciu. Podobny scenariusz pogodowy czeka mieszkańców centrum. Tutaj także na słońce nie mamy co liczyć. 11 stopni w Tychach, Sosnowcu, Katowicach, Tarnowskich Górach, Gliwicach, Raciborzu i Rybniku. Na południu regionu w ciągu dnia bardzo dużo chmur, opady deszczu, mrzawki, nad ranem mgły i zamglenia i podobnie wieczorem także pojawią się, utrudniając widoczność kierowcom i nie tylko. 9 stopni w Żywcu, Bielsku Białej i w Cieszynie. Jutro biometr będzie niekorzystny. Zobaczmy teraz, co przyniosą nam kolejne dni. I tutaj, proszę Państwa, nie mam dobrych wiadomości, ponieważ w niedzielę na termometrach 12 stopni i w ciągu dnia bardzo dużo chmur i opady deszczu. Tutaj także pojawią się mgły i zamglenia. W poniedziałek na termometrach odrobinę więcej, 17 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie duże, pojawią się przejaśnienia, ale gdzieniegdzie mogą też wystąpić opady deszczu. Sprawdźmy teraz wskaźniki jakości powietrza. Spójrzmy na nasze mapy. Obszar północny to bardzo dobra jakość powietrza. Okolice Częstochowy i centrum jakość powietrza dobra. Podobna sytuacja pojawi się na obszarze rybnicko-pszczyńskim, bielsko-cieszyńskim i w Dolinach Beskidzkich. Także jakość powietrza dobra. I tymi optymistycznymi wiadomościami żegnam się z Państwem. To wszystkie informacje dotyczące pogody, a na wiadomości ze świata sportu zapraszam już teraz w imieniu Maurycego Skloża. Do zobaczenia. Thank you.